Drogie dzieci, kiedy patrzę na was, którzy kochacie mojego syna, moje serce napełnia się błogością. Błogosławię was matczynym błogosławieństwem. Matczynym błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy, was, którzy głosicie słowa mojego syna, błogosławicie jego rękami i kochacie go tak bardzo, że jesteście gotowi z radością podjąć każdą ofiarę dla niego. Wy podążacie za nim, który był pierwszym pasterzem, pierwszym misjonarzem. Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, żyć i pracować dla innych, dla tych wszystkich, których kochacie w moim synu, jest radością i pocieszeniem ziemskiego życia, jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę Królestwo Boże jest w waszych sercach, to życie jest dla was radosne i pogodne. Pośród tych, którzy kochają mojego syna i którzy wzajemnie się miłują przez niego, nie potrzeba słów. Wystarczy spojrzenie, aby słyszało się niewypowiedziane słowa i niewyrażone uczucia. Tam, gdzie panuje miłość, nie liczy się już czasu. Jesteśmy z wami. Mój syn was zna i kocha. To miłość doprowadza was do mnie i dzięki tej miłości będę przychodzić do was i mówić wam o dziełach zbawienia. Pragnę, aby wszystkie moje dzieci miały wiarę i odczuwały moją matczyną miłość, która prowadzi ich do Jezusa. Dlatego wy, dzieci moje, tam gdzie idziecie, promieniejcie miłością i wiarą jako apostołowie miłości. Dziękuję wam.